Dobra, polska nostalgia, zapraszam do wspominania. Kacpir, chyba coś kiedyś u niego oglądaliśmy. Też jakiś nostalgiczny film. Oto tematy, których możesz się spodziewać w tym filmie, co nie? Jetix. Taki swego rodzaju jakby album wspomnień dla ludzi urodzonych w tych latach mniej więcej. No, tak by wychodziło. Zaliczasz się? Napisz powagę, jeżeli tak. Było gdzieś, a nie? Jeżeli ale niech nie, to i tak oglądaj. Każdy czuje się zaproszony, jest chill, jest z***cie wszystko. To jest taki iceberg. Film posiada tak, 5 rozdziałów po 6 tematów. Ciekawe ile będę znał. Nie dotyczy cię masa, okay. Dotyczy. O, Hyper, kiedyś się oglądało Hyper. Nigdzie indziej gier nie było do oglądania. Tylko na Hyper. Okej. Stacje telewizyjne, które ja oglądałem kiedyś, były rozstawione w takiej kolejności, co nie? Mini, ZigZap, Cartoon Network, Jetix. No, wszystkie te kojarzę. Tu była Rybka co śpi chyba? Ale był jeszcze taki inny program poza, przed Mini. Jak on się nazywał, widzowie? Był taki program przed Mini. Tylko jak on się w dupę nazywał? Nie Mega, był taki. Ktoś będzie kojarzył na czacie czy nie? ZigZap, taki program też był z bajkami i tam potem ZigZap się w nocy tam od 20 zmieniał chyba na Hyper czy coś takiego. Dzięki Draco za... Kurde. Draco ustawił bota, co minutę suma kupuje. Dzięki za suma dla Mr. Pay. Dzięki bardzo. Jakiś był program? Ale jakoś się zło to nie pamiętam. I późnymi wieczorami stacja ZigZap zamieniała się w stację Hyper. O, widzisz? Ta, i Hyper o gierkach Hyper było. Był kanał... I na Hyper też leciały chińskie bajki w nocy. Było tak, Hyper Classic było gdzieś o 12 w nocy i potem chińskie bajki leciały z napisami. Poświęcony grom wideo. Fascynujące było, że w ogóle istniał. Dzięki Drago ze dla SPX Keeper. Witam, dziękuję bardzo, kurde. Polska stacja o takiej tematyce w tamtych czasach. Hyper no. Istniało od 2001 i było emitowane w godzinach od... Ja chyba Hyper oglądałem w ogóle zanim PC-ta miałem. No, chyba miałem PS1. Albo PS2 już? Nie, PS2 później, ale PS1 miałem, no. I Hyper, i tam gierki się oglądało. Bo nigdzie indziej nie było. Nie pamiętam żadnej innej stacji, na której były gry w tamtych czasach. Nic. A YouTube'a wtedy też nie było. Albo było, ale ja nawet nie miałem internetu i PC-ta. Ale chyba nie było. 20 do 1 w nocy, coś takiego. Puszczali tam recenzje, jakieś newsy o grach, gameplaye. Takie lepsze TV gry. Anime. Nowe anime na wasze specjalne życzenie. Ty, nie wiedziałem, że emitowali ciekawostki Kwina w sekcji anime. Ja to ciekawe. Ta muzyczka. Ej, tak krótko? O Hyper? Czy wiedzieliście, że... Twoje ciekawostki są do dupy. Dzięki Draco za słowa dla opyły. Dziękuję za kolejnego gifta. Dzięki. Też tak miałeś kiedyś, że jak byłeś mały, to w nocy słyszałeś, jak mama stęka i dziwne odgłosy wydaje i nie wiedziałeś, o co chodzi. Widzu, a było też u ciebie tak, że jak rodzice usłyszeli, że ich słyszysz, to bili ci brawo, że masz dobry słuch? Co to powiedział? Rzesz ty? A co tu jest? To jakaś gierka z poszkola? Tak, David, no. Zobaczymy, co teraz mi powiesz.
Ludwiczek, to jest klas. No, prawie mnie miałeś, Kwin. Kurde, ajaja. Żegnaj, Kwin. W późniejszych latach mieli mały rebranding na Hyper Plus. Czyli tak, ostatni raz, kiedy mogliśmy doświadczyć Hyper w tej takiej ciemnej, matrixowej oprawie, no, było w marcu 2010. Natomiast ostatnie nadanie Hyper ogólnie to lipiec 2014. Też, ale to już na necie jest kilka zapisanych nadań. Jest też kanał, co zajmuje się rekonstrukcją pasm Hyper. To tyle. Hyper to była taka klasa, chłopie. Taka klasa to była, że to jest luj. Patrzcie, co mam. Co to jest? Dobra, teraz powiedzcie. No. Dobra, teraz dzięki powiedzcie. Dzięki za gościa dla pan z ligi. Dziękuję za kolejnego gifta. Czy kojarzycie ten widok? Idem Media i Play to dystrybutorzy gier, z którymi miałem największą styczność, jak miałem. O mój Boże. Idem Media i Play to dystrybutorzy gier, z którymi miałem największą. Zobacz to. Krasnale 2. Taka gierka. Mój kolega miał to na płycie, a to już rzadkość w tamtych czasach. Oryginał. Boże. Popieprzy mnie ta gra. Myślałem, że tylko ja ją znam i on. A się okazało, że ta gra jednak ktoś znał? Styczność, jak miałem pierwszą styczność z komputerem. Play Publishing najbardziej charakteryzowało dwie pełne wersje gier, które mało cię interesowały, i lista z 8 demówek, co póki faktycznie co nie znam cię obchodziły. Nic. Tylko albo miałeś ograniczenie, że mogłeś w to grać 30 minut. Który widz mi ciągle pisze, żebym to zagrał? Quinto? Albo miałeś ograniczenie, że... Jezus Maria, ta gierka. Cik drago zesłowa dla Frit Kers. Dzięki bardzo. Mogłeś w to grać 30 minut, a gdy przekroczyłeś ten czas, to wyświetlała ci się reklama kup pełną wersję. Albo mogłeś zagrać max 3 mapy, na demka 3 mapy były, sobie no zagraj, a po których miałeś kup pełną wersję. Jak szukałem ostatnio gier dystrybuowanych od Play, dziękuję, co grałem bardzo jako dziecko, to miałem problem, bo nie pamiętam tytułów inaczej. Nigdy nie znałem tytułów, bo w niektóre grałem jak miałem 4 lata nawet. No. I nie umiałem jeszcze czytać. To jest Pet Racer, chyba. Taka stara gierka. Albo to nie to, tylko coś podobnego. Jezus Maria, ty, to kiedyś było 5 gier, że ja wszystkie znam? Dzięki Drago ze suba dla Hero 2115, dzięki. Dać kurwa. Więc w coś sobie zagrałem i później nie widziałem tej gry przez długie, długie lata. No. A jak udało mi się ową grę odkopać, jako już dorosły człowiek, to... To stwiera ci dziwne uczucie, jakby otworzyła ci się szuflada w mózgu, której nie używałeś z 15 lat. Te gry bywają obskurne. Czasem wyszukujesz jakiś tytuł i nie ma ani jednego gameplayu na YouTube. Teraz wymienię tytuły w co... Ale dużo gier się dobrze zestarzało, o dziwo. Dzięki widz party za 17 lat. Dzięki i dzięki też Draco za suba dla Asfero. Blackstar, podkreślenie N. Dziękuję bardzo. Bordę 5 zł. Siema Sparta, sprawdziłbyś mi od kiedy mam followa? Kiedyś do tego komeda była, ale dawno mnie nie było i teraz... Follow AGE jest. Powinno działać. Follow AGE. Wpisz sobie, dzięki bardzo. Co ja grałem osobiście i być może ktoś z was zareaguje, że... O kurwa, pamiętam, widzowie, było coś takiego! Pingwinek Kelvin, Sami Suriket, Chicken Invaders, Skrzaty. To są krasnale! Beetleju. Best Friends. O, Best Friends było moje ulubione. Miałem tylko demówkę 15 lat temu i będę chciał całe przejść.
po latach w końcu. Tajemnicza wyspa. Kostuch. Mur. O? Kart. A nie, to nie jest Pet Racer. Anemone. Speedy. Bat Redhead. Pack Quest. Nie, wyobraźcie sobie mieć 5 lat i w to zagrać w nocy. O, gierka taka psychodeliczna. No, nalajcie dzieciakowi, koszmary się będą śniły. O, Sony Ericsson, ulala, Jezus. Nokia i Sony Ericssony to tyle. Czyli taka osoba dla... Szmina. Dziękuję bardzo. Telefony komórkowe, które dominowały 20 lat temu. Ja preferuję Sony Ericssony. Ludzie się nabijają dzisiaj. O, to jest chyba ten... Ten K coś tam, nie? Czy to nie on? Sony Ericsson K coś tam, 5000 coś? Czy jak to było? Nie kat. Że... ale stare telefony mają słabą jak... K510i? A, chyba tak, albo 550? Coś takiego było, no. Albo 510, to nie wiem, coś takiego. Jakość nagrywania, co to ma być? Ale głąbie, ta jakość jest perfekcyjna właśnie. Taki tam skok technologiczny, komórek z kolorowymi wyświetlaczami. O, te lobby. ...czami, gdzie ludzie mówili... Co? Telefon może robić zdjęcia i nagrania też? Co? Oto pierwszy Ericsson, co robił foty. To było widocznie zbyt skomplikowane. Podurowane oki. Jeszcze, aby aparat... Dzięki za suba dla Abi, Draco. Dziękuję bardzo. Był w jednej części z telefonem, więc a trzeba było podpiąć działa. Oddzielnie. O, siema. To ja. Aż ciekawie pomyśleć, co ludzie będą nagrywać za pomocą swoich telefonów za parę lat. Pierwsze gry komórkowe, napisane na jawie, mogło się pozyskać z reklam na Hyper właśnie, chociażby, albo z końca... Ale to jest popieprzone, ty, że kiedyś tak się... Ale jak to działało, że ty tą grę miałeś? Wysyłałeś SMS-a i to miałeś grę, na jakiej zasadzie? Gazet. Na tej samej stronie z grami dla dzieci możesz kupić tapetę z gołymi babami. Let's go. Psst, jak... Ej, właśnie, kiedyś dużo tych tapet z gołymi babami było w zwykłych gazetach. I to było legalne. Ciekawe, czy to nadal jest legalne. Spory pane. Na tej samej stronie z grami dla dzieci możesz kupić tapetę. Tutaj, wszędzie. Ale popieprzone to jest. Dzięki, Draco, za suba dla fansloch. Cienki. Dziękuję za wszystkie wciki. Draco szalał, naprawdę. Tapetę z gołymi babami. Let's go. Psst, jak masz adapter, to możesz ściągnąć jary z neta za darmo. Nie musisz płacić za gry. No, pamiętam. Te wszystkie gry, jak się dowiedziałem od mojego kolegi, który miał peceta wtedy, że da się je mieć za darmo, to ja w to nie mogę uwierzyć. W sensie, jak to możliwe? Jak to w ogóle... Chłopie, kiedyś to, żeby ci mózg rozsadziło, to wystarczyło się dowiedzieć rzeczy typu 2 plus 2. To jest tego typu rzecz. W dzisiejszych czasach to jest oczywiste, są takie rzeczy, ale kiedyś, ja pierdzielę. Pamiętam, mój kolega w ogóle, ja nie wiem, jak to było. A, bo trzeba było mieć adapter i kartę pamięci, a mój kolega miał Bluetootha w komputerze. Coś, to było takie urządzenie podłączone do komputera i miałeś Bluetootha w kompie. I to było, nigdy czegoś takiego już nie widziałem. To była taka rara rzecz. I udało się gry przesyłać tym Bluetoothem na telefon. Ja pierdzielę. Uporypane. Ale ten typ był taki, no, on miał zawsze najnowszy sprzęt. Dzięki, Draco, za suba dla Dominik Wielo. Dzięki bardzo. Gry takie jak Shrek. Dzisiaj najlepiej gierki prawie za darmo. Rel. O, pamiętam to. To, że on odpowiadał chyba na pytania, nie? Taka wróżba, że coś tam pieprzyłeś, klikałeś i on losową odpowiedź dawał, nie? Dzięki, Draco, za suba dla jestem Mariusz. O, Mariusz się pytał, czy go pamiętam. I witam. Dzięki. Lepa była nagrywana telefonem? Jak futrzak. Jak diamenty Dody. Jak Icy Tower. O! 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 Jak Gundę.
A nie, o tym nie wspominamy. Ta gra jest przerażająca. A Gothic? Coś jeszcze? No mi się podobało, że każdy telefon miał swoją osobowość. Ktoś miał czerwony, ktoś niebieski, ktoś zielony, ktoś wysuwany, ktoś z klapką, model z płaskimi klawiszami, model z grubymi klawiszami. Na stole jak leżały telefony, to wiadomo było, który do kogo należał, co nie? Na pierwszy rzut oka. No dzisiaj jest nieco inaczej. Czekaj, który to mój telefon? Ten? A nie, sorry, ten jest... Nie, to ten jest mój. Kolejny temat. Dziękuję Draco za sobą dla Bercik. Draco to poszalał, serio bota podstawił i se poszedł. Wstawił bota na suby i poszedł se. Wróciła tu 100 subów kupionych. Karteczki. W latach 90. cyklicznie powtarzała się moda na zbieranie karteczek. Z Króla Lwa, Tujerem Dalmatyńczyku, Busia Puchatka i innych tego typu tam. Jakimś też cudem takie ja dziwne, załapałem było, no. się gdzieś na ostatnią falę tej mody. W pierwszej klasie wiem, podstawówki. Ale innego. Ja miałem tego. Ja miałem kiedyś w ogóle, nie wiem czy jeszcze ta firma robi telefony. Miałem Siemensa. Nie wiem czy ta firma jeszcze istnieje. I miałem ich telefon taki wysuwany. Ale to było bardzo dawno temu w dupę. Bardzo dawno temu to było. To było abstrakcyjne, że po całej szkole biegały dzieci z tym, z segregatorami biurowymi. Głównie polegało to na wymianach. Chciałeś rzadkiej, unikatowej karteczki, to w zamian dałeś komuś trzy inne. Ze mną nikt nie chciał się wymieniać, no to. Bo miałem chujową kolekcję, składającą się z dwóch kartek. Król Lew, którą każdy miał, więc nikt nie chciał tego ode mnie. I z Kubusia Puchatka, no right. Ale taka, że można było na niej to pisać, więc bezwartościowo. Teraz mam takie firmy, co robi telewizory. Na przerwie mój kolega z klasy chwalił się swoją kolekcją na korytarzu i w kółku wszyscy siedzieli. Postanowiłem podejść i się dosiąść. No i tam pokazywał, mam takie, i takie, i takie, i takie. Po jakimś czasie się na mnie spojrzał. Dzięki, Jay. Powiedział, a Kacper ma tylko dwie nie. karteczki. Kubowski. I każdy się na dzięki, mnie dzięki. Gapił. Bez słowa. W wieku 7 lat nie byłem gotowy radzić sobie w takiej sytuacji, więc uciekłem po prostu. Także ja nie mam dobrych wspomnień z karteczkami, ale ty możesz mieć. Ja ledwo jak ja mam. Pamiętam, że to było, ale ja tego chyba nie zbierałem. O! Poradnik jakiś prawie na YouTube, taka muzyczka była. Moje filmy na kanale są skupione na zarchiwizowaniu tego, aby poprawnie odzwierciedlić to, jak YouTube wyglądał 15 czy 18 lat. Czyli ten typ to jest taki gal anonim XXI wieku, to? Lat temu, o. Nawet jest anonimowy. Jak dzisiaj wchodzisz na dowolny kanał na YouTube, to przypomina to katalog filmów, jakie ktoś wrzucił, co nie? No, takie tam. W 2010 zaś. Kanał przypominał bardziej konto na forum. Opis, znajomi, no. widzowie, komentarze, gdzie to codziennie było... ktoś się udzielał, własne tło. Filmy, co wrzucałeś, to był tylko dodatek. To było dziwne, że tak było. Ale to było, krótko był ten okres chyba. Dużo osób klejmuje, że tak. Gwiazdki, zobacz, gwiazdki. Mówiłem ci ostatnio na jakimś filmiku, że chyba gwiazdki kiedyś były i widzisz. Dała większość filmików w tamtym okresie, nie? Pokaz slajdów z Windows Movie Maker. No okej. Okay. To tylko częściowo prawda, bo jak wstawiałeś takie filmy, to ludzie cię krytykowali, że są chujowe. Bardzo często tak było. Społeczność poważnie podchodziła do tego, aby, nie wiem, Przeróbka Iwona była dobrze wykonana. Kurwa, ale... Prawdziwe kategorie filmów, jakie wtedy były i społeczność, takie do typowe jakiego forum, należeć, no? to Przeróbki Iwona. Chuj. Brawo Yeti. Przeróbki Lobo. Ej, z tym Yeti oglądałem 20 lat temu. Jaki ja jestem stary. Z tym Yetim. On chyba tam gada, że mu w nagrodę kokosa na łeb zapieprzy. Takiego tym. Tak. Kokosa. No, ta przeróbka to taka stara. W piwocie, przeróbki Gothic, poradniki typu Kamil Szajch, seriale wykonane w Worms 4, seriale wykonane w Panfu, bądź Club Penguin, polisz YouTube kupy, gameplaye, albo let's playe, oraz dowolny fandom jakiegoś serialu telewizyjnego, gdzie ludzie dedykowali temu całą działalność. Ja najbardziej należałem do community tej Wyspy Totalnej Porażki. Nadal są takie kanały. Takie liczby jak 1000, czy nie wiem, 3000 subskrypcji, były postrzegane jako naprawdę ogromny kanał. Dla porównania, największy kanał w Polsce miał 20 tysięcy subskrypcji w momencie, gdy zakładałem swoje pierwsze konto. Jednego dnia, jak wróciłem ze szkoły i zobaczyłem, że wbiłem 103 subskrypcje na swoim kanale, co skakałem i krzyczałem z radości po domu, nie? A jak wbiłem 100 tysięcy subskrypcji jako dorosła osoba, to... O.
Let's get scratching. Aha. Frugo. Okej, to co my tam mamy na koniec pierwszego zestawu tematów? Spójrzmy. No to frugo. Jak wchodziliście na demotywatory w latach 2009-10, no to prawdopodobnie natrafiliście obejrzymy, nie teraz, to na razie. Demotywator przytaczający lata 90. O myszka z kulką. Często w toksyczny sposób. Dla tych... O Jezus Maria. Znowu o płciach będzie. Lata 90. Często w... Co się stało, Draco? Spieprzyłeś... A, rzeczywiście. Masz rację. Spieprzyła się stronka z donatami, ale ona czasem się psuje. Nie wiem czemu, ale to się rzadko dzieje. No nic, trzeba poczekać. Pewnie się naprawi za parę minut. Draco stronkę wypieprzył, to a Draco chciał wysłać 1 000 000 złotych i nie przeszło. XXI wiek, dla tych, co się złoszczą lub dziwią, w dużym skrócie pokazuje, czemu w Polsce lata 90. wspomina się najlepiej. Bo byłeś dzieckiem? Toksyczny sposób. I myślisz, że było fajnie? Udało się z nich czegoś dowiedzieć. Choćby, że istniały gumy turbo, tudzież napoje owocowe. Nie wiem. Trzeba uważać na takie coś. Na takie wspomnienia według mnie. Że no lata 90. najlepsze, coś tam, ale to jest takie pieprzenie, że jak już dochodzi do takiego etapu w twoim życiu, to musisz się zastanowić. Czy ty naprawdę wspominasz to dobrze, czy po prostu byłeś mały, nie miałeś zmartwień, wracałeś do domu i oglądałeś Fox Kids i było super. Może dlatego, a nie dlatego, że te lata naprawdę były fajne. Bo jakby tak spojrzeć, starać się spojrzeć obiektywnie, to wydaje mi się, że teraz jest dużo lepiej niż w latach 90. hiperinflacji, dupę gangów na ulicach, patologii po bramach. No w dupę. No jest lepiej, no ewidentnie jest lepiej. Ale... No co no. Każde lata mają swój urok po prostu i warto i tak wspominać, ale... Nie można się zatracić w tym, żeby mówić, że któreś tam były najlepsze i koniec. No bo raczej tak nie było. Frugo. No to frugo. Bezpieczne, bez pestek. No, nostalgia jest naprawdę potężna i trzeba na nią uważać. Ja lubię nostalgię, ale jak się zatracisz... Tak se wymyśliłem, że będę dawać każdemu bez suba, kto pierwszy napisze po tym, jak poleciał gift X. Dlatego rozdałeś 50 subskrypcji. No to fajne. Powiem ci tak. Stosuj częściej to myślenie. Ja będę zadowolony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Draco. Podać? No, frugo? Nie ma, wyszło. O nie, to jest to z kioskiem, nie? Pamiętam to. No to frugo. Więc zastanawiałem się czasem. Ciekawe, jak to smakowało. Tak samo bez nostalgii, kto by polubił Gothica 1, też tak miałem myśli. Zawsze jak myślę o Gothiku, to się zastanawiam, czy to jest dobra gra, czy po prostu nostalgia. Czy ktoś, kto by pierwszy raz grał w Gothica, w dzisiejszych czasach, ktoś, kto powiedzmy ma 14 lat i ma do wyboru 1 000 000 gier i między innymi w Gothica, jako konkurencja do tych innych gier, czy by go polubił? I to jest właśnie pytanie i wydaje mi się, że nie. Ale nie wiem. Ciekawe, co mnie ominęło. W sumie to nic, bo w 2011 roku ogłoszono powrót frugo. No i tak się stało. W lato 2011 pojawiły się w sklepach 4 podstawowe smaki. Pamiętam, jak każdy się wymiarał. Jakie najlepsze? Jak ludzie robili... Jakie najlepsze? Czarne czy zielone? Filmiki o frugo. Ja też. Żółte, nowe frugo. Z okazji Halloween wprowadzili... Ja czarne albo zielone, tak szczerze, reszta nie istniała. Białe. A im szybciej pojawił się nowy smak w twoim regionie, tym lepiej dla ciebie, bo mogłeś pierwszy nagrać recenzję na YouTube. W okolicach walentynek 2012 dorzucili smak czerwony. W pierwsze dni wiosny dorzucili smak żółty. Zimowy papaj. Ej, teraz się tak zastanawiam, ze szklanych butelek czy jest jeszcze picie w sklepach? Bo na pewno są te soki tłoczone takie i ogólnie te takie soki... No wiesz, ale jest tego mało chyba, nie? Znaczy, no alkohol tak, ale nie mówimy o tym.
taką mieli kampanię reklamową. Coca-Cola? Ale to chyba nie wszędzie jest w tych takich, jak z jakichś pizzerii szklanych, nie? O kurwa. Wy dorzucili smak. No tak. Był jeszcze jeden smak, który stał się legendą miejską. O kurde, dawno nie niebieski. Nie piłem niebieskiego. Teraz pokażę wam niebieski. Niektórzy twierdzili, że pili smak niebieski. Pojawiały się spreparowane filmiki, że ktoś to niby ma, ale nie pokazał pełnego nadruku, bo to było wydrukowane z tej fejkowej grafiki i koleś wlał Powerade'a. Na kwejku były apele, że czyli nie było? Chcemy niebieskie frugo! Rozeszła się teoria, że niebieskie frugo miało zakazany barwnik i był wypuszczony tylko pamiętam, na chwilę. Pamiętam, jak zrobić Sprite na spryciarze. Smak niebieski nie był idealny do wypuszczenia na początku zimy. Pamiętam, jak chodzili z tymi zakrętkami od frugo. Tak strzelali, a tak, bo tak było na reklamie, no, też pamiętam. Była takie coś. Gdzieś? Ty, no jo. Co to jest? Brązowe? A, widzę, co zrobiłeś. Co woda to? Z kałuży. A potem dodali jakieś niebieskie, ale nie z tej pierwotnej kolekcji. Tylko między innymi produktami, co wypuszczali i mnie to już nie interesowało wtedy. Nie kupuję aktualnie tych plastikowych dzisiaj, ale jakbym zobaczył te stare, charakterystyczne szklane butelki. A było szklane, jak wróciło przez chwilę, nie? Oto moja tier lista tych starych smaków. 4 lata temu grałem pierwszy raz w Gothic i dobrze się bawiłem i teraz są 100 godzin w jedynce, 120 w dwójce. To bardzo dużo. Ty bo parę razy to przeszedłeś. Nie, bo na przykład z Dark Soulsami mam tak, że wydaje mi się, że Dark Soulsy nawet za 20 lat będą dobrą grą. I tu nie działa nostalgia. No bo ja też późno Soulsy zacząłem grać. Ale z Gothiciem tak nie mam. Wydaje mi się, że w Gothicu nostalgia jest najmocniejsza. Że to tak naprawdę nie jest jakaś wybitna gra, po prostu nie a było tak z ciekawości, konkurencji. Ilu was tu jeszcze jest bez suba? Napisz coś widzu bez suba Pepegi. Widzu, zapraszam. Może coś tam się uda zrobić. Dziękuję bardzo. O kurde. No zobacz ilu ich jest. Legion. A z czego to? Cześć, jeżeli lubisz moje filmy, a szczególnie ten, który w tej chwili oglądasz, to zapraszam cię do wspierania mnie na Patronite, link w opisie. Okej. Guma Turbo, Guma Shock? Ja wolałem Shock, tą kwaśną. To był challenge. Teraz nowy metal, tato! Mam je. Nadal, tylko nie kiedyś pchacie tu. Kupowało się cheatosy z jednego powodu. Znajdowało się tam to. Ta, szedły. Kiedyś dużo było w ogóle sklepów, nie takich jak Żabka, tylko takie, że była pani za kasą i ci wybierała itemy. I się szło i mówiło, czy ci wymaca ta Zosa. W ogóle, ale kiedyś, i to też świadczy o tym, jakie lata 90. były i początek 2000. Że no takie małe zaufanie do ludzi. Pamiętam, wszedłem z kolegami do sklepu i macaliśmy chipsy w sklepie, gdzie samemu można było wybrać. I baba do nas podchodzi i się drze, zaczyna się drzeć. Czy my w ogóle tu będziemy coś kupować? My mówimy, że szukamy Tazosa i nas wygoniła, bo uznała, że nie mamy pieniędzy i chcemy coś ukraść. Rozumiesz? Wypieprzyła nas ze sklepu baba normalnie. Metal Tazos, albo zwykłe Tazosy plastikowe, a to takie... Ile subów jest? 667. Dzięki za wszystkie gifciki i też każdemu, kto po prostu daje subika. Jakby krążki, na których widniały postacie. Najczęściej z Pokémonu. W danej edycji o tym było, jutro będzie więcej. 100 różnych Tazo, w innej 50. Niektóre z nich miały wysoką wartość kolekcjonerską. Ta, którą ja zbierałem tak, w 2007. Right. Pamiętam, że w niej Tazos numerek... 49. Był strasznie ciężki do zdobycia. Prawie nigdy go nie widziałem, żeby ktoś go miał, nie? Więc powstało kilka gier z użyciem Tazosów, gdzie mogły się wygrać. Czyli alternatywny sposób... Ty, pamiętam jak taki śmieć typek starszy o parę lat mnie oszukał na Tazosy. On miał tego. On miał dużo Tazosów i graliśmy na to, że się jednym Tazosem naciska na drugiego, żeby naskoczyć na przeciwnika, nie? I ciągle na niego naskakiwałem i on mówi, że to był misklik i musi jeszcze raz i tak od nowa resetował. A jak wygrał, to zabrał i poszedł do domu. Kurde, dziękuję bardzo Draco za... Czekaj, co? Za 33 subskrypcje, dziękuję bardzo. 700 subskrypcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Nie interesuje mnie nic, tylko przeczytam każdego nick. Jestem Żydem. Dziękuję bardzo, Draco. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. DRAKO 5661 dał na Golibordę 5 zł, tak se wymyśliłem, że będę dawać każdemu bez suba, kto pierwszy napisze po tym, jak poleciał... A, odblokowała się te stronka, no, z donatami. No to wcześniej. Dzięki. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Blackstar podkreślenie Angle dał na Golibordę 5 zł. Mam tu w dupę followa prawie 6 lat, kawał mojego życia. Dzięki Sparta, że jesteś KC. Dzięki, że jesteś Blackstar. Dziękuję bardzo. Dzięki tak. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Dzięki, więc się chcę kurwa wzbogacić. Widz dał na Golibordę 5 zł, a wiesz, bardzo, że Jan Paweł II był twem i są na to dowody. Dzięki, dzięki. Tak, Pitres, Bluwa, Farkus, Mister Jerzyk, Czysty Brudas, Rudzik, Wilczelek, Grubas, Sartakus, Detson, Gentor, Sioj, Padg, Frozen, Vetus, Ouli, Klub R, Orlbato, Nak, Taz, Chris, Crying Satan, Filipos, Kroll, Giamio, Twój Kasztan, RQL, Dan, Haha, Kuba, Ant, Xdachu, Matiu, Bujawka, Czerwu, Wulkan. Witam Was. Dzięki Draco za gifciki. Oglądamy dalej. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Znasz jakiś nick? Dla kogo? Sposób na ich zdobycie bez kupowania hetosów. Po internecie najczęściej lata ta klasyczna gra, w której pionowo ustawia się ta zosy i coś tam się... Oj, coś tam rzucaj. Witam, Adamczyk. Ale to jest gra, w którą ja grałem. Co? Zasady gry w Metal Tazos, które... A, to jest to, że się każdy tak... Każdy z dwóch graczy używa się rzucało. Jeden z nich będzie musiał stracić. Na nasadę kładziesz krążek i uderzasz palcami w stół. O, w ten sposób. Tazos gdzieś upada, a zadaniem twojego przeciwnika jest zrobić to samo. Ale wycelować swoim Tazosem tak, aby większością swojej powierzchni zakrył twojego. Grałem wtedy w Kingdom Rush'y wszystkie. Jeżeli mu się nie uda, zabierasz swojego i robisz to samo. Oczywiście celując w miejsce, gdzie leży jego Tazos aktualnie. Śkr. Jest kilka dodatkowych zasad. Jak wyląduje tak, to się nazywa ząbek. W tym wypadku gracz rzucający ponawia swoją turę. Jak delikatnie się stykają, to się nazywa styk. W tym wypadku gracz rzucający ponawia swoją turę. Zakrywając połowę, to się nazywa połowa. Gracz ponawia swoją turę, ale jeśli jakimś cudem drugi raz z rzędu trafi tak samo połowę, to wygrywa. Nie pamiętam z takich dokładnych zasad, ale może dorzucono tak jeszcze kolejną zasadę. Plastikowe tazosy zależy od osiedla. Były tak częste i mało warte, że można było nawet je dosłownie gdzieś na podłodze w szkole znaleźć. Więc je znerfiliśmy. Jak grałeś plastikiem przeciwko metalowemu, to musiałeś plastikiem trafić dwa razy z rzędu, aby wygrać. Metalowe wystarczyło, że tylko raz trafiłeś, wiadomo. No. Ja bym w ogóle nie grał z tymi plastikowymi, jak były takie powszechne. Useless ta zasada. O, w pierwszej klasie podstawówki dałem sobie wyzwanie uzbierać wszystkie 50 Metal Tazos z kolekcji, którą wtedy wypuścili. Satysfakcjonowało zdobycie Tazosa poprzez paczkę cheatosów, wymienianie się z kimś, bądź wygrywając w tej grze, którą przed chwilą opisałem. O, to było najbardziej satysfakcjonujące. Po pewnym czasie Metal pluje, plastik zlizuje, tak. Nawet miałem taki ręcznie zrobiony katalog, gdzie każdy Tazos z oddzielna był zaszyty za folią. Zgadnijcie, jak długo miałem ten przedmiot. To, co może dzisiaj, to LNK EKW. No nie wiem właśnie. Chyba na jutro albo pojutrze zostawimy oki. Czyż czekaj, to jest... Nie, no tak, tak. Ale zobaczymy, no bo to tam na parę godzin jest, nie? Ta jedyneczka. Przedmiot. Dwa dni. Bo pierwszy raz, gdy przyniosłem go do szkoły, to ktoś mi go ukradł. O! Dlaczego, nie wiem, z rzeczami, które są fan w szkole, że powinny być fan, mam najgorsze wspomnienia, kurwa no... Kurwa mać, no a ja tu będę kurwa! Prosiłbym o zwrócenie mi tego przedmiotu.
Jeżeli chodziłeś ze mną do szkoły i to ukradłeś, nie? Chociaż ktokolwiek by to nie był, to tam pewnie powyrywał to z folijek i ten. To później poprzygrywał, lup jebany. A teraz w Cartoon Network... O, Cartoon Network. Sarkofag? Chłopie, był taki rare item kiedyś, że to jest Louis. Ty chyba lubisz czarne koszulki. Nawet bardzo. A ty najwyraźniej lubisz różowe. To... No i nic mi do tego. Upsy. Bardzo przepraszam. Ten stary Cartoon Network to zbyt oczywisty temat. Każdy to zna, każdy wie o co chodzi, więc nie będę wam zabierał czasu za dużo przy tym temacie. No. Ja osobiście, gdy oglądałem te stacje, jak miałem z 5 lat nawet chyba, to pomyślałem sobie, Mariusz, niestety, sadge. Kreskówki, no. Podoba mi się to. Wiem, zostanę animatorem w przyszłości. Oto moje top 2. Programy emitowane niegdyś na Cartoon Network. Shaolin Pojedynek Mistrzów. Powody, czemu to... Może jednak Evilsz. No na razie se oglądajmy, a jeszcze Mamon Rewind został, także trochę jeszcze oglądania jest. Ale zobaczymy, zobaczymy. Oglądałem to plotline, kimiko postacie, intro. No pamiętam to, pamiętam też. Ach, to intro to był taki ogień, kurwa. Ale czekaj, na czym to leciało? I Shangongu. Zanim była Wikia z tego serialu w internecie, to prowadziłem zeszyt, gdzie rysowałem zapisywałem sobie, jakie Shangongu się pojawiały. Ja tego mało oglądałem, bo nie miałem Cartoon Network, moja ciocia miała. Ale pamiętam. To powiedzmy total drama. W sumie. No bo oho. Napięciu trzymało, kto odpadnie kolejny. Cały tydzień przed emisją nowego odcinka się głowiłem, kto będzie kolejny. I podobał mi się ten humor. I lubiłem zapamiętywać chronologicznie, kiedy, w jakim odcinku, jaka postać odpadła po kolei. Ciekawe, czemu to lubiłem. Spektrum autyzmu on ma, aha. O, hobo! A gry fleszowe, to my będziemy znali. A, sorry, musiałem zjeść akurat. Co my tam mamy? A, gry fleszowe. Okej. Okay. Z jakiej strony korzystałeś? Z tej, z tych, to co ta najtrudniejsza gra na świecie. Giercownia, miniklip. 20 lat temu w internecie dominował Flash. Nawet odtwarzacz na YouTube działał na Flashu. Więc w prime swojej popularności były strony internetowe, gdzie wchodziłeś i miałeś kilkaset... Albo kilka tysięcy gier, tworzonych często za darmo przez utalentowanych, kreatywnych ludzi, których to pasjonowało. Po prostu. Główna atrakcja na informatyce w szkole. To co mówię teraz to oczywiście. Porypane to jest. Najłatwiej będzie wymienić... Ile tych gier było i za free. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić! Które tak dorobione. SANES o 66 dał na Goliborde 10 dzięki złotych. Sensa. Dziadzia, a co byś powiedział jakiś dzień zrobić sobie noc z klasyką CN, jakiś chojrak, krowa i kurczak ITD? Napisz Legion. Napisz Legion. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. To trzeba by pomyśleć jakąś gierkę do tego w rogu ekranu i można coś tego, nie? Kilka dobrych przykładów, tak jak to zrobiłem poprzednio przy innym temacie o grach. Electric Man 2. O, Electric Man. Trzy sandały. Amorphous Plus. Blue Island. Bowman. Ta wyspa Bobo, też. Lunsy. Parkson. Milionerzy. Territory War. Minigolf ten z wyspy gier. Jinx. Nie wiem. Haunted House. Raft Wars. Roleplay. Bartender. Give me a drink, bartender. Happy Wheels. Dzięki. Kurde. Spokój się. Różne Znikaj gry flashowe na Cartoon Network, tego też było sporo. Ja zazwyczaj spędzałem za dużo czasu przy jednej grze, aby ją wymaksować. Natomiast mój kolega potrafił odpalić 30 gier w przeciągu 10 minut. I to on zwykle odkrywał te najlepsze. O, patrz, baloniki jedynka. A, nie widzisz. Pa. Widzisz? Balony jeden? No way. Te strony internetowe potraciły na sile, zwłaszcza po wyłączeniu wtyczki Flash.
Znajdujemy się tuż co przed jest? Gier. Sadeso. Zobaczymy, jak dzisiaj to wygląda. Muszę zagrać w Electric Mana. Tak jak myślałem. Sporo gier nie da się odpalić. W większości chyba nawet. Jeżeli dzisiaj, załóżmy, chcesz zagrać w coś, co pamiętasz z tamtych lat, to istnieją do tego narzędzia, choćby Flashpoint, który kataloguje wszystkie gry flashowe. Istnieją zarówno zapomniane, takie obskurne gry. W niektórych przypadkach nie ma o danej grze ani jednej wzmianki w internecie sprzed ostatnich 15 lat. Ani żadnego posta. Czasami nawet się zdarza, że brakuje dowodów, że dana gra istniała kiedykolwiek. Zero dokumentacji. No, i o takich właśnie przypadkach zrobiłem dwa filmy. Jak was to interesuje, to zapraszam. Okej. Nie wiem, Bright, nie kojarzę. Dzisiaj małpy będą? Nie wiem, wczoraj był boss. Tak? Wczoraj? Tak. Byku, jak w 2010 wracałeś ze szkoły do domu, to co robiłeś pierwsze? Przeglądałeś główną na tym serwisie. Wiadomo, i na tym, i tym, i szczególnie na tym. O, miało bardzo dużą społeczność w tych latach. Najbardziej charakteryzowały ten serwis komiksy, najlepsze nie licząc rzecz jasna tego oczywistego humoru. Komiks... Może jednak Ewisz. Drako, spokojnie. Dzięki. Tym dresem, z tym uczniem, co śpi. No na spokojnie, mam talent. I na pewno więcej, co nie mogę sobie teraz przypomnieć. Jak byłeś użytkownikiem na komiksy, a nie tylko czytelnikiem, to twój komiks trafiał do poczekalni. Jeżeli mod stwierdził, no tak, że było jest tak. Dobry, to trafiłeś na główną, albo dał cię do archiwum, albo zostałeś w poczekalni na zawsze. Może wstawiłeś kiedyś jakiś komiks i do dzisiaj nikt go nie zobaczył. A, i nie było like, było mocne. Słuchajcie, dajcie mi pod tym filmem mocne plus control, bo jakiś taki dziwny dźwięk wyskakuje, nie wiem, o co chodzi. Ten serwis cechowało jeszcze, Boże, że miał własne trendy. W kwietniu i maju 2010 mocno podrożał cukier w sklepach. Było tak też więc inżyniarno. Przez najbliższe dwa tygodnie większość komiksów na głównej dotyczyło cen cukru. A następne co, dwa tygodnie no, stare memy, większość no. komiksów na... Jo pierdziele, co to jest? Może jednak Ewilsz. Dzięki bardzo za 12,5 miliona bitsów. Oczywiście tego, miliarda. Dzięki bardzo, Draco. Jezus Maria. Dzięki. No tak, pomyśl... Znaczy, no nie wiem, czy dziś, bo... Ja bym tą grę chciał zone-shotować, a nie wiem, czy się uda ją zone-shotować, dlatego... Co to? Aha, nowa ikonka. Aha. Dziękuję bardzo. Kurde. Cicho bądź. Przepraszam. To dotyczyło krytykowania tamtych komiksów o cukrze. Aby to zwalczyć. Serwis zakończył działalność. Bo nie wiem, Draco, czy zone-shotujemy, dlatego, nie? No, nie dało się już więcej komiksów wrzucać. To było nieuniknione, bo lata świetności miały miejsce 10 lat wcześniej, także... Tylko jedną rzecz nie wyjaśnijcie. Mam nie tutaj dziękuję. Taki komiks. Nikogo nie ma w domu, co oznacza... Kuchnia. No to jest kuchnia, wiadomo. Tak wygląda kuchnia. Me gusta herbata w granulkach. No i okej, nie? Komiks, to jest w dzisiejszych czasach tak to ale wygląda? Ktoś zrobił identyczny komiks. One się trochę różnią. Zrobiło to dwóch różnych użytkowników. I sobie pomyślisz, no... Dobra, jakiś autyzm jak wziął i skopiował. Wielki Michał. To czemu... Trzecia osoba, też zupełnie kto inny, zrobił taki sam komiks. I czwarty. I piąta. Herbata w granulkach me gusta. Nie, no to nie jest dzisiejszych czasów, bo herbata w granulkach, a 2012. Ty, herbata w granulkach było coś takiego kiedyś, nie? Pamiętam to. Pamiętam, to nie był koniec, tylko już nie działa wyszukiwarka teraz na komiksach, ale tego było więcej stanowisk. Godless, Hollow Knight jeszcze w ogóle nie grałem, to nie wiem, czy będę coś tam robił. A dalej jest, okej. Everly Play. Magiczny listopad już wkrótce na Disney Channel. Ej, na Disney Channel były niektóre serio bajki dobre, tylko... Na przykład Ziggy Luther był. Ale ogólnie to już był taki, wiesz, nie? O kurde. Następna za stokach. Nie wiem. Ty chyba jesteś jedynym na Twitchu, który odkrył te odznaki. Także jesteś pionierem, no. Jak odkryjesz kolejną, to znaczy, że jest kolejna, no. Dzięki bardzo. Jest taka szansa, no. Sorry, musiałem wziąć prysznic. Co my tam... No, on teraz mówi o Disney XD, no tam to było, nie?
No ale on mówi o Disney XD, czy nie? A, Disney Channel. Co to jest Disney Channel? Co tam było? Tego nie kojarzę. Może tego nie miałem? To było wtedy, kiedy Jetix? To ja chyba tego nie miałem. Everly Play. Magiczny listopad już wkrótce na Disney Channel. Ja miałem Disney XD po Jetix był. Sorry, musiałem wziąć prysznic. Co my tam mamy? Disney Channel. Ten temat tylko odbębnie, bo i tak będę sąsiadującą stację omawiał jeszcze później. Kurde. Nie pisz tak. Dzięki za najta, nie pisz tak. Wspominam sobie programy emitowane na Disney Channel sprzed 15 lat, bądź więcej. To czuję się, jakbym wyciągał wspomnienie ze swojego poprzedniego życia. No ja też tak mam. Z wieloma rzeczami. Znaczy, pamiętam jak otworzyli tę stację w 2006 i cały dzień czekałem, wyświetlali tą statyczną grafikę parę godzin. Pierwszą ich emisję, ja też legal. Oglądałem to i nie ma mocni. Jak to zapowiadali, a potem się zmieniło. Tak. Uncany. Hanna Montana i inne też oglądałem. To znaczy... Nie. Tak jak wspomniałem 0 sekund temu. Wspominam sobie programy emitowane na Disney Channel. To czuję się, jakbym wyciągał wspomnienie ze swojego poprzedniego życia. Ty nie musisz tak mieć, ja tak mam. Spójrzmy. Też tak mam. O, ten smok! Co się dzieciak w smoka zmieniał? Przejdźmy do kolejnego tematu, co? Lift! Boże, lift! Znowu wspomnienia z liftem. To parchate... Boże, to był taki hemol. Przysięgam ci, że w dzisiejszych czasach nie byłoby to dopuszczone do ludzi, no bo to była trucizna. Tylko nie było żadnych norm w Polsce i było można sprzedawać cyklon, no, nieważne ten, no, jako napój, nie? To jest problem. Ja to piłem codziennie. O, widz przypomniał wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziadka Pepeja. No tato, wczoraj, nie? Dzięki. Znacie taki napój gazowany? Nazywał się... Lift. Był popularny w różnych smakach. A gdzie napis, że litr za dodatkowy za darmo? Od około 10 lat nie jest już produkowany. Czekaj, podoba mi się to zdjęcie z tego artykułu na Wikipedii. Lift. Niezłe zdjęcie. Ktoś naszczał do szklanki. Lift. Zwykła taka chemia z cukrem. Kurwa, brzmi jakbym był czyimś rodzicem. Nie, to był serio hemol. To już w tamtych czasach było dziwne pić to. Ale było to bardzo tanie. I za dużo. Dużo picia i tanio. Zrozumcie mnie źle, bo jak byłem dzieckiem, to lubiłem to pić. I chciałbym w swoim życiu chociaż jeszcze jeden raz tego zasmakować, co nie? Ale Umarłbyś. Łatwo mi sobie wyobrazić, że dzisiaj po napiciu się tego boli mnie głowa, zęby mi gniją, spawnują mi się kamienie nerkowe. Ale dobra. Sprawdźmy, jaki lift miał skład. Czemu tu jest czaszka narysowana? To koniec drugiego zestawu. Mówiłem ci, widzowie, nie było norm. Idę coś załatwić. Żadnych. Dlatego się nie starzejesz, bo cię lift napromieniował. Aha. Wybacz mi, Queen. To nie miało się tak skończyć. Co jest? Przecież ja widzę, że ty nie śpisz. Co to w dół? Jakaś fabuła. Queen, czekaj. Nie bijmy się. Spójrz na siebie. Przecież ty jesteś ranny. Queen, no weź. Czekaj. Czy ja właśnie... Czy ja przegrałem? Dodatkowo z przeciwnikiem, który był ranny. Fabuła jak w DS? Tak. Nie wierzę w to. Jakbyś oglądał od środka, nie wiesz co się działo wcześniej ani później. O, pamiętam ich. A ty? Ale mnie urządził.
Dobra, pewnie zauważyliście, że nie omawiam... A ty, Drako, jak DS2 idzie? Nie, pewnie nie zauważyliście. Nie omawiam tematów związanych z muzyką. Oni śpiewali muzyką. O tych blokach, czy to nie po oni? Większości z nich ma nałożone prawa autorskie, zaś niektóre utwory grupy operacyjnej chyba mogę użyć. Chyba. Nie! Byku, słuchaj, zwizualizuj sobie coś. 2009, siedzisz w autobusie. Jak nie wiesz, zapewne w jakimś autosanie. Jest a byłeś rano. Tam, co ci mówiłem? To jest wycieczka szkolna. Albo na zieloną szkołę jedziecie. Nieważne. Czekasz, zanim wyjedziecie i słuchasz muzyki na Sony Ericssonie swoim. Jako Kononowiczu. Pytanie brzmi następująco. Jakie muzyki słuchasz? Czy jest to może... grupa operacyjna? Nie wiesz kim być, sobą. Mierzy się okrutnym niekubą wojewódzki. Świr na scenie, buja się cała Polska. Po co stać w miejscu, kiedy tańczyć można? Mieszko, Mieszko, mój koleżko. Mieszko, Mieszko. Ej, o co chodzi? Ty, kiedyś w Polsce była tylko jedna rzecz i wszyscy te samo robili? Słuchali, jedli, pili? Co się w dupę dzieje, ty? To jest jeden z takich zespołów muzycznych, co nie słuchałeś. Były mu jakieś babki, co mi 10 kamieni sprzedały. O, okej, okay, w Dark Souls. No drabiną w dół musi zjechać teraz. Z 10 tam lat, być drabina. Ale odtwarzasz sobie i... Raz, dwa, czy znasz ten stan? Chodź teraz ze mną, bo ja dobrze go znam. O. I zwiedzaj ten zamek. Grupę operacyjną głównie tworzyły dwie osoby? Gatunek hip-hop komediowy. Nie umiem się rozwinąć na ten temat. Hop komediowy? Chciałem to tylko napomknąć. Wiem tylko tyle, że starsi ode mnie znajomi byli na ich koncercie. A, ja nigdy nie będę miał okazji. Fajnie. Kurwa! Ja też, Łukasz. Mam talent. Ej, kiedyś serio się siadało przed telewizorem niczym na skoki Małysza. Całą rodziną i oglądało Mam Talent. Czemu? Talent to program telewizyjny, gdzie przedstawiasz swój talent na scenie. Śpiewasz, tańczysz. Jezus Maria. Serio. Jak sobie to przypominam. Światła się gasiło w całej chacie. Wszyscy w jednym pokoju. Na telewizorze leci. Jezus Maria. Niewyobrażalne to jest. Boże. Jesz bigos na czas, a jury składający się... Kurde, co ty chcesz? A nie, a tak! Nie pisz. Won. Przepraszam. Z trzech osób zwykle jest na tak, bądź nie, abyś przeszedł do kolejnego etapu. W wielu krajach okazał się fenomenem ten nie program. Nie oglądasz tego nigdy? Po chuje to mówię w ogóle. Przecież każdy wie, co to jest, kurwa. Psst, czy też zauważyliście to, co... Nabyłem tam też jakieś źródło. No tak, tak, idź tam dalej. I potem drabiną jeszcze raz w dół z tego muru i tam eksploruj. Ja podczas pierwszych trzech polskich edycji Mam Talent, każdy u mnie w domu to oglądał. Wszyscy w szkole o tym mówili, w internecie, na naszej klasie, na gadu gadu. Nawet codziennie na głównej komiksu widziałem komiks Mam Talent. A od czwartej edycji? Nie słyszę często o tym. Moja obserwacja nie była no jak Kuba Wojewódzki odszedł z Mam Talent, to wydaje mi się, że to dedło. I widać jest tak naprawdę, więc no. Statystyki mówią dokładnie to samo. Tu i tu. Trapiło mnie, czemu tak jest. Ale nie lubię przedstawiania rzeczy w tym świetle, że... Ona to słyszę mnie z Twitcha po chyba nie, nie wiem. Minus 90%. Co jest, kurda? Ej, skoncentrujmy się na trzech pierwszych edycjach, które wszyscy oglądali. Dlaczego później był spadek oglądalności, no? W jury nie było już Kuby Wojewódzki. Ale dziwne, że on był tylko trzy edycje. Wydawało mi się, że to tak długo leciał ten Mam Talent. To tylko trzy lata było. A sorry, Kuby Larytasa. Brawo! 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 Słuchajcie, chłopaki, czy nie sądzicie, że... pierwsze edycje miały boost? W tym sensie, że wow, ten program w końcu pojawił się w Polsce. Oraz jest ograniczona pula imponujących jaki talentów, górol? Które da się przedstawić na scenie. Jak byłem mały, to chodziły mi po głowie myśli, że wow, ale fajnie byłoby tam wystąpić. Ale co ja miałbym tam kurwa zrobić? Animację? Okej, okay, no już sorry. Sorry, że siedzę od pół godziny, ale w tym czasie udało mi się zrobić... trzy klatki animacji. To znaczy dwie, bo trzecią mam w połowie dopiero. Beka. Ciągle było to samo. To mogło mieć wpływ, że był spadek. No tak, ciągle tylko śpiewacy wygrywali i przychodzi dalej.
Widzę, że się tam zapala jakieś... Pochodnie się zapalało w Dark Souls w tym... U tych gigantów w Dark Souls 2? Kurde, nie pamiętam. Chyba nie... Znaczy się w innej lokacji zupełnie, tak, ale tam chyba nie, gdzie ty jesteś. Na finalistów edycji 1. No okej, okay, okej. Okay. I edycji numer 3. 8 śpiewaków, 2 tancerzy. Edycja trzecia była krytykowana właśnie, że tam tylko śpiewa, co się spodoba. No i dlatego potem powstało chyba to coś tam, coś tam. Kumasz? Że tylko śpiewacy i też tam był wojewódzki i tak dalej. Taki mam talent tylko dla śpiewaków. Bo tak dużo ich przychodziło. Nie? Nie, Idol był wcześniej. X-Factor? Może, no, może to. XXX-Factory? Nie, poczekaj, to brzmi trochę sus. Nie, nie Voice of Poland. Tam chyba wojewódzkiego nie było, ale pewnie nie jestem. Koniec snucia teorii. Jaki był twój ulubiony uczestnik Mam Talent? Z edycji 1, 2 lub 3. Ty, właśnie, widziałeś tego? Dredziarza? On tu się wybił. Snucia teorii. Jaki był twój ulubiony uczestnik Mam Talent? To nie on! Bloody Chris, to był beatboxer! Pamiętam Bloody Chris. I pamiętam, był ten Bloody Chris, niby wielki talent i był tego, filmik na YouTubie jakiś czas po tym Mam Talent, że go dzieciak zezłomował w beatboxie. I wszyscy się z niego śmiali. Fajne to było. Z edycji 1, 2 lub 3. Kto najbardziej zapadł ci w pamięć? Mój to był Bloody Chris z edycji 1. Bloody Chris! Beatbox widzisz? Ten beatboxer. Wtedy miałem pierwszą styczność. Ja też go wtedy polubiłem, no. Ale pamiętam, później go tak ścisnął dzieciak i tyle. Już o nim więcej nie usłyszałem. Z beatboxem. Byłem w szoku. Nie. Na YouTubie popularny był upload. Bloody Chris, droga do finału. Niestety został zdjęty. A pamiętam, to był jedyny powód, czemu zacząłem oglądać Mam Talent. Także telewizjo dla ciebie, brawo! Brawo, brawo! Yeah! W ogóle z playera usunięto z dnia na dzień pierwsze 12 edycji Mam Talent. Czyli dokładnie te, w których współprowadzącym był Szymon Hołownia. Rok temu jeszcze... Czy je oglądałem? Całe szczęście to nie jest w ogóle podejrzane. Chciałem zrobić tier listę uczestników edycji 1, 2, 3, ale wiesz, nie mam teraz czasu obejrzeć tego wszystkiego. Nie mam teraz czasu na seks. Zakończmy to tak, że na S-tier dam Polesia, który jadł bigos na czas. To perfekcyjnie zapieczętuje segment o starym Mam Talent. Fajne. Dobry talent. O, Nyki. Ciężko jest się zmusić do omawiania czegoś, co wspominałem w innych filmach. Ile ja razy nawiązywałem do naszej klasy? Raz, dwa, trzy, cztery. Wzbraniałem się przed MK tym. To serwis społecznościowy założony w roku 2006. Zamysł portalu to, jak nazwa wskazuje, możliwość odnowienia kontaktu z dawnymi znajomymi. Chodziłeś z kimś do klasy i nie macie kontaktu od 10 lat, luz. Na tym portalu możecie się znaleźć. Wtedy była moda, nie? Takie był zamysł, serwisy no. Społecznościowe. Jeszcze Grono.net, po szkole, Porypane. Moja generacja, Facebook na becie. Ale w Polsce numerem jeden była nasza klasa. 2009. Gdy zakładałem swoje konto, uznawano, że najlepsze czasy tego portalu to przeszłość. Rejestrowały się jakieś Pokemony. Rejestrowały się Smarki, czyli ja wówczas. Co chodzą Pokemony? Co ty powiedziałeś? Rasisto? 2009. Gdy zakładałem swoje konto, uznawano, że najlepsze czasy tego portalu to przeszłość. Rejestrowały się jakieś... Co? Imię truskaweczka? Telefon chcesz zapytaj? Pseudonim szkolny Kicia? Dukuś Maria XD? Co? Zygmunt Freud by się załamał. Aha. Pokemony. Rejestrowały się Smarki. Jigsaw z 8... Dłat. Dzięki. Ja wówczas. Co chodzą nadal do podstawówki? To co oni tu szukają? Użytkownikom wciskało się przed ryj wirtualne prezenty za SMS. Eurogąbki. Reklamy śledzika.
doszło do takiego stanu, gdzie bohaterskim czynem było usunięcie swojego konta i nagrywanie materiałów tłumaczących, czemu nasza klasa się, a kiedyś była fajna. Jak coś, to ja nie miałem takiej surowej opinii, po prostu próbowałem przytoczyć to, co ludzie mówili w tamtych latach, nie? Nic nowego, tak się o wszystkim robi film. Jebany, nagrywałem to wczoraj, ale nie, to, ja lubiłem ten serwis. Sam usunąłem konto i założyłem nowy rok później, bo chciałem grać Vice Tower i Pet Party, jak wprowadzili te gierki. Naszą Pet klasę Party. Wspominam... Nie znam. Wpyta. Dziękuję ci, Panie Boże. Kurwa, ja naszej klasy nie używałem nigdy. Wpyta. Ale wiem, na pewno nie powinienem gierki. Był tam mieć konta jako 9-latek. W ogóle. Gorzej się czułem, jak ktoś miał więcej znajomych, więcej prezentów za SMS. Z jakiego roku? I inne takie pierdoły. Na pewno miałem dziurę na mózgu jako dzieciak z takim podejściem. Diamenty. Zaraz będziemy ustawić przed belką. Pamiętaj, do tego słuchu 8. Dobra. Bez uwzględnienia Hugo w tym filmie, ktoś mógłby się poczuć urażony. Będziecie na mnie źli. Czemu? Otóż nie oglądał. Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Hugo. Ja oglądałem. Chyba to był skam chyba. Pamiętam oczywiście ten program na Polsacie, gdzie nie mogłem się dodzwonić nigdy. Odbierz, no! Jedna szansa to bardzo no, odbierz, no! Jedną gierkę na kompa miałem, taką zimową. I ten... W trzeciej klasie podstawówki kolega mi pożyczał jakąś inną grę Hugo na płycie. No i to wszystko. Na pewno istniały jakieś obszerne filmy o Hugo. Tam się dowiecie więcej w tym zakresie, ale na pewno nie ode mnie. O, Jetix! Szczerze, Jetix? Su, dwa tematy w jednym? Nomć. Fox Kids, Jetix. W 98 roku rozpoczęto nadawanie Disney stacji XD. Fox Kids. Na Fox Kids są najlepsze hity były. Do dzisiaj zmieniono śmiertelne. Zmieniono nazwę na Jetix. W 2009 stacja została zastąpiona przez Disney XD. Fani Jetixa byli oburzeni. Pamiętam w internecie, jak się wkurwiali, że... Co? Gdzie jest Jetix? Gdzie jest Jetix? Ja z kolei mam dobre wspomnienia związane i z Jetix. Ja też. I z Disney XD. Ja tak, w sumie też, ale Disney XD już kończyłem oglądanie telewizji. Bo włosy z nosa było mocne. Ale coś tam jak było. Leciało H2O, wystarczy kropla, to przełączało się na inną stację, wiadomo. Mam dwa mrożące krew. Ja oglądałem H2O. Powaga. W żyłach wspomnienia, gdy miałem lat 7, związany z półką. Koreańską animacją emitowaną w Polsce na Jetix. Pierwsze to ten odcinek, gdzie był deszcz. Półka. Pamiętasz? I głównemu bohaterowi ukazała się ta zjawa. Oglądaj z siostrą, żeby przypału nie było. Drugie jest ciekawe. Puka to była bajka nie ma. Jednakże mój 7-letni mózg zespawnował taki sen, gdzie postacie w tej kreskówce mówiły: budzę się rano. Ty, ale był taki, były się gadali. A pierwsze co tam widzę, to Puka z dubbingiem. To był pierwszy raz, no gdy tak. Słyszałem w tym dialog. Były tak później. To było niepodziękowe doświadczenie. Emisja Disney Ziggy Luther miała miejsce, gdy byłem nieco starszy. Najlepiej wspominam Top. Ziggy Luther. Topowa bajka. Kiedyś. Do z ludźmi. Jest to mój ulubiony sitcom. Psst. Wydawało mi się, że to przez... Ziggy Luther, Drake i Josh. Takiej. Ale obejrzałem niedawno pierwszy sezon i byłem imprest. Jak dobrze to było napisane i zabawne. Nic mi się tak nie kojarzy z latem 2010, jak ten dubbing spieprzony, ale bez dubbingu nie dał rady oglądać. Już tylko tak to zapamiętałem. Musiałbym z dubbingiem znowu to obejrzeć. Psuła czasu. Mimo to nadal nie umiem jeździć na desce, ale spróbuj. Był film? Nie wiem. Może był. Po skończeniu tego filmu zryłoczuję sobie Ziggy Luther. Albo ja w kapeli. O, ja w kapeli było. Statek. Dobra, bo mi się kręci. Zaraz wracam. No i tak wtedy powoli przychodzili z bajek na te z ludźmi. No bo to już był Disney. I w sumie ta. Ta. No w skrócie to ta.
Słuchajcie, będę na RemCon 2024. To wydarzenie, co odbywa się w tych dniach w Gdańsku na Amber Expo. Będę prowadził tam prelekcje wraz z Cichy Wuj. Jest też masa innych atrakcji. Obczaj sobie na ich stronie, czy interesuje cię ten event. Jak tak, to kupuj bilety i co? Widzimy się na RemCon 2024. A wiesz, że Luther siedział w pace? A, aktor? Za co? Ty. Ten rudy? O, Windows XP. We wszystkich filmach, co mają być nostalgiczne, zawsze jest w kółko jedna rzecz wałkowana ciągle. Windows zapłamanie XP. Na stacji odpalasz jakiś obrzygany film zrobiony na kolanie o nostalgii i ci mówią: wow, Windows XP, wow, Windows XP, wow, Windows XP, Windows wow, Windows XP, wow, Windows XP. Ten wallpaper widziałem tyle razy. A ja używacie razy... teraz Windows 11 czy nadal dycha? Bo ja dycha jeszcze. Nawiązywanie do niego. Że nie kojarzy mi się w tym momencie z żadnym sentymentem, z dzieciństwa. Kiedy przejść? Dycha jeszcze dycha. Masz szczęście, że lubię ciekawostki, ty dyraniu. Czy wiedzieliście, że Bliss, czyli domyślna tapeta z systemu operacyjnego Windows XP, no, to prawdopodobnie najbardziej znana fotografia w historii ludzkości? Brawo, brawo! Biedale! No dobra, może być. Serio? Spójrzcie, co mam na sobie. W rzeczywistości tego nie mam. Mogliście kiedyś spotkać... Ziggy Luther siedział w więzieniu za to, że powiedział, że jest więcej niż dwie płcie. Okej, okay, no to dobrze, że go... Czaj. ...na swojej drodze taką żółtą kurtkę z logo Windows XP. I to jest oryginalna kurtka Windows XP. Co? W 2002 roku Coca-Cola organizowała konkurs w kolaboracji z Microsoft. Informacyjne punkty do zbierania są! Komputery z Windows XP dla muzycznych zapaleńców są! Gdzie do wygrania była podróż po USA. Zwycięzcy konkursu odwiedzili też siedziby Microsoftu, gdzie rzekomo dostawali taką kurtkę osobiście od Billa Gatesa. Fajne. Ty, ciekawe, czy to prawda, że serio Bill Gates przychodził z kurtką dla powodzian. No bo to jest, żeby cię widzieć lepiej w wodzie było, tak? Jak się topisz, ta kurtka, coś takiego. Błagam, apeluję ostatni raz. Jak ktoś z was oglądających jest w posiadaniu tej kurtki, albo znacie kogoś, kto ją ma, prosiłbym niezwłocznie się ze mną skontaktować na ten e-mail. Bijemy interes, to rzadki item, a ja muszę to zdobyć, bo chciałbym to mieć. Nawet jak... Po co? Taką srakę. No nic. 25 stycznia 2018 roku Higgs został aresztowany w Burbank w Kalifornii. Wraz z dziewczyną aktor pod zarzutami szeregu napadów z bronią w ręku. Ten Luther, Ziggy Luther. Jak oglądasz ten film pół roku po publikacji, nie czekaj i skontaktuj się ze mną. Gęsia skórka, klasyk. Cześć, pisze z Wanny. Cześć, też mam 12 lat. Susi? Ja pierdzielę, Lord, co ty napisałeś? Wiesz, że teraz wyjrzał lipę z kątem? No nic. Nie pisz tak. To emotka? Okej, zbajtowałeś mnie emotką. Rzeczywiście, to jest emotka. To jest emotka, respektuje regulamin TTV. Złapałem się w trapika. Ładnie. Gadu, gadu. Na tych głośnikach lepiej. Ja już się bałem o ciebie, no. Docel, że się o ciebie martwię. Były różne komunikatory w latach 2000. Tlen, Speak, Papla, Windows Messenger. Ja na tlenie zakładałem fake konta do Tibi, żeby mieć maila. Fake maila zakładałem na tlen. W Polsce numerem jeden było gadu gadu. Wszędzie się podawało swój numer GG. Na naszej klasie, bo to były maila się dało. Wszędzie. Pisałem do obcych ludzi przez internet. Rozumiem, w 2008 Maciek, na gadu gadu, ale nie powinienem był tego robić jako dzieciak chyba. Chyba próbowano mi to zakupić. To było to?
8 na gadu gadu, ale nie powinienem był tego robić jako dzieciak chyba. Ania, hej, a jestem Anią, mam 12 lat, szukam przyjaciół. Wojtek, cześć Aniu, powaga. Tu Wojtek, też mam 12 lat. I takiego typa dali. Nie mogę. Chyba próbowano mi to zakomunikować. Piękne. Gdzieś. Ale gdzie? Hej, jestem Ania, mam 12 lat, szukam koleżanek. Cześć Aniu, tu Wojtek. Też mam 12 lat. Chętnie cię poznam. Ja... Ej, gdzie ona pisała, że ma 12 lat i tego szuka kolegów? Przecież co, w opisie na gadu gadu? Nie... Gdzie ona miała to napisać ogłoszenie? Wojtek, też mam 12 lat. Chętnie cię poznam. Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. W sumie... Kampania się nawet udała, ta ostrzegawcza, no bo pamiętamy do dziś to. Jeżeli jako dziecko, podobnie jak ja, wysyłałeś bez powodu żadnego całą tabelkę emotikon na gadu gadu, to idź się przebadaj na autyzm. Ej, wiecie, że istniały ukryte emotikonki gadu gadu? Dupa, żygi, kile. Pamiętam. Był jeszcze sek... O nie, nawet nie chcę mówić, co tam jest. Zakryj to. Można było pisać z botami. Doda miała swojego bota, Lech Wałęsa miał... Co pisał Wałęsa na tym? Mimo że GG było ponadczasowe i wprowadzili rozmowy na mikro, to i tak ludzie przechodzili na inne komunikatory wraz z duchem czasu. Na Skype'a. Na Skype, na TeamSpeak, jeszcze później na Messenger. Mija już wiele lat, a dociekliwość mnie zżera, co tam słychać na gadu gadu. Z czym kojarzony jest dzisiaj gadu gadu? Z pedofilią. Z tym. Dzień dobry Polsko, witam was. No, no właśnie. A, no ta. No niestety. Ale dzykę za wspomnienia gadu gadu. Ty, a nie wiem, czy to fake news, kiedyś czytałem, to ci powiem tak, bo to i tak gówniana sprawa, że gadu gadu kiedyś chcieli odkupić za 400 milionów, czy coś takiego, czy 100 milionów złotych i typ nie sprzedał, bo widział w tym przyszłość. Ciekawe, czy teraz jest bezdomny. Musimy stąd iść, bo idziemy gdzie indziej. Sadkę dla niego, no. 2007. Znajdujemy się pod kioskiem. Zamierzam kupić mega giga i czasopismo Kaczor. O kurde, gigant. Ja miałem giganta, co była parodia Władca Pierścieni. Taki klasyczek. Uff. Donald, pojawia się ono raz na 2 tygodnie i zawsze miała jakąś zabawkę w środku. Ja pierdolę, zajebiście! Mam pytanie. Masz może jakieś kontakty na gadu gadu z 13-latkami? Pst! Miałem cichą muszę nadzieję, że istnieje jakaś wikia o czasopiśmie Kaczor Donald, gdzie będzie ładna tabelka zestawiająca każdą zabawkę, jaka pojawiła się w danym numerze. Ku mojemu niezdziwieniu nie istnieje coś takiego. Wiadomo. Prezenty, jakie pamiętam z co dwutygodnika Kaczor Donald, to jakąś latarkę... A pamiętasz piłka... Cybermycha? Zośka, okulary 3D, gumowa łapka... Ej, Zośkę małem, to też miałem. Pierdziu... Sztuczny pająk, gumowy alien rosnący w wodzie, spinery no. takie jak te. Raz pojawił się Wolframik, figurka tej postaci, świecąca się. Postać, co Diodak ją miał w komiksach i w kaczych opowieściach. Ej, nice. Jest jeszcze mega giga, taka seria komiksów. Gigant w sensie. Dobra, co my tu mamy? To. Spis treści, tak. Kurde, jaki to był dobry komiks, miał super grafikę, tam fabuła często była fajna. I to było tak masowo robione. Jak oni to robili? Że trzymali jakość, a jednocześnie taka masa tego powstawała, że jest luj. Tak, to prawda, było tak. Zawsze był spis treści. Dalej to jest? A. Przez te komiksy nauczyłem się czytać, zanim poszedłem do zerówki jeszcze. Tak to bym się do tej pory nie nauczył. No nie, no. Sekiro w weekend będzie prawdopodobnie. Wygląda na to, że sprzedałem swój ulubiony egzemplarz. Gra w zielone. Bo kartki miały taki zielony, specyficzny kolor, wyróżniający się bardzo. To był pierwszy mega giga, który zdobyłem. Kurwa, byłem taki szczęśliwy. Miałem plakat z okładkami komiksów mega giga. Mogłem odznaczyć sobie, jakie mam. Czemu mega giga, no gigant. Mam. Ogólnie miałem obsesję na punkcie tych komiksów, ale już mi przeszło dawno temu. Co? Czemu? Może dlatego, że mam 24 lata, a nie 7? Nie wiem. Czekaj, ja mam 24 lata? Co?
To jakaś pomyłka. Na wycieczkach szkolnych najlepszą atrakcją było... Nie, muzeum, prawie, ja mam 45 lat. Rodzice dawali nam taki kupon... Zawiję mam 48 lat. ...za który dostawałeś Happy Meal za darmo. Nie takie kupony, zawiję nie to, 70 nie to. Chodzi lat. O taki z dziesiątką. Tylko, co na kuponie McDonald's robił Mieszko pierwszy? Co? Tu nie chodzi o jedzenie, chodzi o zabawki, co dropiły w Happy Meal. Rzekomo miało dropić losowo, ale zawsze kończyło się tak samo. Ej, to nie jest to, co ja chciałem. Ja tą folijkę miałem, no. Najciekawsze zabawki z Happy Meal. Elektroniczne gry kieszonkowe Sonic. Ja miałem dokładnie tą... To. Tutaj. Miałem tą grę Sonic. Ale to chyba sraka była giga. W 2009 mogliście zdobyć Lego w Happy Mealu. Nomć? Legit. Miałem ten samochodzik. Tak, zgadza się, to prawda. Często McDonald's miało współpracę i były zabawki z jakiegoś filmu. No ciągle z filmów były. Pamiętam z Potwory i Spółka miałem tą fioletową jaszczurkę, czy tam kameleona, czy kim on był, ten zły. Nemo. Miałem z dwie figurki. Kolega możliwe, mi mówił, zobaczymy. Były też gry na płytach CD. Tak, zgadza się, to prawda. Oto one. Oto te gry. Mieli jeszcze kiedyś takie... Gry? To wygląda jak ta gra, co w San Andreas da się odpalić na konsoli w domku. Ty, serio? W San Andreas masz chatę, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Tam jest konsola w rogu pokoju. Jest to samo chyba. Mieli jeszcze kiedyś takie małe bajonikle. Tak, zgadza się, to prawda. No, to mnie najbardziej zaskoczyło, widzowie. Ogólnie McDonald's zawsze niosło coś ciekawego za sobą, takiego fanowskie reklamy na internecie. Teraz już zabawy takie... kielają? Co to w dupę? Ten ciekawy case Lost Media z tą grą ADS-a. I inny. No ale to korporacja ogarnia. Ta, z tą grą jest cały dokument, oglądałem go. Case Lost Media z tą grą na ADS. Oglądałem z tą grą, to jest popieprzone. Normalnie gierka, w której robisz hamburgery. Ale jest zaginiona. Co za gierka? No taki symulator pracownika McDonalda, ale... Gierka, która zaginęła. Typek ją odnalazł i na YouTube'a nagrał gameplay. Chyba jedyny. Porypanek. Chyba z godziny trwa dokument o tym. Czemu ja to oglądałem? Powaga. I inne. No ale to korporacja. Ogarnijmy się, widzowie. Ale co korporacja? Tu wszystko jest z korporacji, co w tym filmie. Co to za różnica? Czy jak konkretnie McDonald's? No i z tym. Zgadnijcie, w jakim miejscu się teraz znajduję. Tak, zgadłeś. Jest to miasto Panfu. Ja w to nie grałem. Panfu to była gra sieciowa, gdzie czatowałeś, miałeś postać, swój dom, misje, eventy. Co ja mówiłem ostatnio? Czekaj. Ciężko jest się zmusić do omawiania czegoś, co wspominałem w innych filmach. W tym wypadku jest dokładnie to samo. Zrobiłem rok temu film, wprawdzie poświęcony Panfu. Prawie tylko. Powiedziałem o tej grze wszystko. Jak zmieniała się mapa, jakie były eventy, graliście jakie były minigry. Nawet wymieniłem ukryte lokacje, o których większość ludzi nie miała pojęcia raczej. Oraz to, jak zakończyła się ta gra, czyli wyłączeniem czatu w 2013 roku. No, mogę was odesłać do tamtego minęło. Filmu. Już mniejsza, że zrobiłbym to dzisiaj lepiej, ale... Jeden ze streamerów, co to oglądał, tłumaczył: ja nie lubiłem takich gier, ja lubię normalne gry. Pozdrawiam cię, byku, ale słuchaj, byku. Czy Panfu jest grą? Ja nie lubiłem takich gier, widzowie. Ja wolę normalne. Były serwisy z otwartym czatowaniem. W 2000 roku powstało coś takiego jak Experimental Penguins. Mogłeś tam pisać z ludźmi i poruszać się ludzikiem, który był pingwinem. Na bazie tego powstało Club Penguin, gdzie dorzucono resztę dodatków. Ubrania, interakcje, minigry, świat, lokalizacje, misje, eventy. Wszystko. A takie gry to był rozbudowany czat po prostu. Grupa docelowa, czyli kidy, lubią gry bez konkretnego celu. Tylko z otwartym światem, nie? Traktują to jak piaskownice. Coś takiego, nie?
Ej, co do panfu jeszcze, czekajcie. Znalazłem filmik z animacją tańca. Ten po środku widziałem milion razy, wiadomo. Dostawało się animację tego tańca, Julka, robiąc jakąś misję, gdzie zdobywałeś niebieską perukę? Mniej więcej. Ty tak gra, to był Fortnite dzisiejszych czasów? Co to są za animacje po boku? Pierwszy raz to widzę. Nigdy tego nie widziałem grając w panfu, nie? Nigdy. To ta? Kurwa wygląda jak screamer z FNAF-a, a nie taniec. Ale jestem ciekaw, czy ktoś z was udzieli mi odpowiedzi. Z czego zdobywało się te animacje po bokach? To było jakiś eventowy? Albo z jakiegoś ubrania, co mało ludzi o tym wiedziało? Nie wiem, co dajcie mi znać. Zapraszam na film. Słuchajcie, pokażę wam sztuczkę w panfu. Wchodzimy do lodziarni. Afera lodowa. Jak wiecie, nie można tutaj wejść za ladę. Ile byście nie próbowali, to nie da rady. Więc musicie zrobić tak, byt i patrzcie. Siadamy na krześle. Co to w dupa jest? I schodząc z tego krzesła możemy przejść po ścianie, hahahach. Proste. I co to daje? Jakie chcesz lody, wariacie? Znasz ten trik, a co on dawał? Znam. Nie może być. Czerwoną, znaczy się różową panterę. Kojarzycie furgonetki Family Frost? O nie. Aha, fajnie. Wybierzcie sobie jakiś lód na mój koszt. To widzieliśmy w tym Icebergu lat 90. Tutaj, o. Ja biorę ten. Tak swoją drogą, to koniec czwartego rozdziału tego filmu. Widzimy się po przerwie. A, przecież to koniec, nie? Jeszcze nie. W co grałeś? Ty, już długo trwa ten filmik. To pewnie zdążyliście zgłodnieć. Mam dla was prowiant. Frugo żółte, czytosy w kształcie piłek, cebulowe. Ja tam nie, tam dobre były. Takie słodycze były. Dodoni winogronowe. Ono zawsze się świeciło z drugiego końca sklepu. Duszki, smak cola limitowane i marsjanki. Smak cola? O, marsjanki. A ja marsjanki to była witamina C, tylko sprzedawana 10 razy drożej? Tak. Minecraft Alpha. Muszę wam coś przekazać. No. Jaduszków kolorowych nie jadłem. 2010. Tego dnia nudziło mi się i siedziałem na kompie, nie? Przeglądałem kanały na YouTube. Byłem akurat na kanale swojego kolegi od Kodlioko. Zauważyłem u niego na feedzie. Kodlioko. Była taka bajka Kodlioko. Pamiętasz, widzu? Z takim gównianym intrem, gdzie typ tak... Spójrz se to intro, co się zesrasz. Pod pewnym filmem. Wydawało mi się, że ta gierka na miniaturce to Roblox albo Blockland. Cześć, ile lat ma Roblox niby? Witam, jestem Jerry Joker, to jest kolejny odcinek Good Minecraft. I okazało się, że to zupełnie co innego. Taki właśnie był mój introduction do Minecrafta. Grałem w to intensywnie, w tym okresie gdzieś tu. No i nie wiem, mam teraz robić... Ja grałem na początku, teraz robić bezużyteczny esej typu... I oglądałem CTSG. Nie jest już fan, tak jak kiedyś. Dzisiaj, gdy patrzę na screen z Minecrafta, to sobie myślę... Nie, nic sobie nie myślę, mój mózg ignoruje to raczej, że... Ale jak widzę screeny z Alfy, z tą jaskrawą trawą, jaskrawą wodą, to... Kurwa, aż cię trzęsie, no, że chcesz w to zagrać, nie? Włączysz na 5 minut i się wyłączysz, bo nic tam się nie robiło. XD. Jeżeli opowiadałbym historię, jak się potoczyły losy tej gry, to zabierałbym wam czas. Każdy to zna i to jest już. 2K6 Roblox? Odkryłem Minecraft, nikt u mnie w szkole nie wiedział, co to jest. Rok później każdy w to napierdala. Zakładaliśmy serwery na Hamaczy i w ogóle. Mimo, że ja wtedy już za bardzo nie grałem. Bardzo szybko rósł Minecraft, to i tak załapywałem się czasem, żeby brać udział w czymś. Kiedyś była popularna seria fabularna Przygoda Minecraft, w której wystąpiłem w paru epizodach. Jako postać... tego. Zły Creeper. Szybko, za nim. Zapłaci za to! A ja tu na Maryku, tym lubię! Mamy cię! Mamy cię! Wszystkie dzwony! Minecraft wówczas, zwłaszcza na Alfie, wywoływał niepokój na singlu. Tak, no tak. Z niewiadomych przyczyn. No nie wiem, taka jakby samotność w pustym świecie. Takie naturalnym było powstanie jakiejś creepypasty. No i był ten hero. Oho. Pamiętam, oho. Bałem się jak skurwysyn tego filmu tutaj, o. Widzowie, czy to jest prawdziwe? Z tą muzyką jeszcze. Naprawdę tam jest? To pokaz screenów mających na celu udowodnienie, że Herobrine mógł istnieć, nie?
stoi. Ej, była kiedyś meta na horrory. Username 666. Reklama Kleenex. Scary Maze Game. Reklama z autem. Aha. Filmiki oparte na legendach miejskich z GTA. Yeti. Z muzyką z X-Files. Pierwsze clickbaity na YouTubie, jakie miały miejsce w latach 2007-10 powiedzmy, to miniaturka, gdzie jest ciemne pomieszczenie i czerwone kółko, że w tym miejscu coś jest, jak jakiś duch. Dlatego nie dało się spać po nocach, jak byłeś dzieckiem wtedy. Baliście się dosłownie kiedyś poruszać wyżej, bo słuchaliście creepypast przed snem. No a tak było. Creepypasta to amatorsko napisana legenda miejska w horrorowej otoczce, którą ludzie przesyłali między sobą po internecie, co nie? Zawsze był dołączony do creepypasty obrazek. Najbardziej klasyczne to Polybius, legenda miejska o arcade'ówce z 81 roku, która wywoływała halucynacje. Sonic X, Ben Drowned, Slenderman, Suicide Mouse, Barbie Avi, Smiley JPG, Drake, Jeff the Killer, a no tak, no tak. Kendrików mi się podobało, że imitowało rozmowy ludzi na forum. Rozmowa dotyczyła zaginionej kreskówki. Nie pokazali ducha Michaela Jacksona i tak się obstrałem, jumpscare'a. W latach 70., a było to kolektywne fałszywe wspomnienie. Mój ulubiony twórca czytający creepypasty to był Azergotil 1, wiadomo. A moje ulubione creepypasty, co bym polecił, to Życie w maszynie i Autobus w Bogocie. Co do creepypast jeszcze, to... Ja nie znam, ja mało creepypast znam. Ale no, kiedyś się słuchało takiego gówna, no. Robiąc animację stickmanową, był zmęczony rysowaniem każdej klatki od nowa za każdym razem i uznał, chuj, stworzę własny program do animacji, w którym będzie się to robiło łatwiej. Używając kości, czyli do kończyn, będą przymocowywane uchwyty, za którymi podążę. Ja tego dużo robiłem. Nie wiem, na ile to prawda. Taką słyszałem plotkę, jak powstał Pivot Animator. Kozackie to było, kozackie. Często spotykane było wstawianie swoich animacji wykonanych w Pivocie. Niektóre nawet osiągały ogromne zainteresowanie. Pivot Master DX. Autor animacji w Pivocie jak Stick Figures on Crack. Dzięki. Oj. Nie pisz tak. Dzięki. Sorry. Pivot do pieprzony, no. Bardzo popularne wtedy. Fajny był to prekursor takich serii jak ASDF Movie. Miał uzbierane na swoim kanale 100 tysięcy subskrypcji w 2008 roku. Na samych animacjach Pivot. Mental. No co, no to było kozackie. To było podobnie. Jak wyszukasz moja animacja i tak, ustawisz Brighton wyniki tylko przed przez 2011 rokiem, no to praktycznie wszystko będzie przepełnione Pivotem, tak? Animatorów, co pamiętam z polskiej społeczności Pivota na YouTube, to Pivot 990, 13ru, Adam 12ku, Pivot Clamity, Limuwa, Ważnik 7, to wpisuje w inny sposób. Nieważne kto, i tak nie będziesz oficjalnie ich znał. Nawet nie udawaj. Działo się dużo konfliktów wewnątrz tej społeczności. Pojawił się taki użytkownik jak Ważniak 8, który w swoim username parodował inną osobę, Ważniaka 7. Pisał na profilach najpopularniejszych animatorów, że są do dupy, mają słabe animki i on jest najlepszy. Mimo, że nie miał żadnych uploadów na kanale. Prowokacja była udana. Ludzie robili animacje z jego udziałem. Jakaś tam zemsta na Ważniaku. Ważniak 8, jak ja go nienawidzę. Koniec bitwy. Powstawały grupy na jego temat. Antyważniak 8. Ważniak 8, on wkurza moich kumpli? Widzę, że natknąłem się na Web Archive w tych grupach na swoje komentarze. Znałeś tego w 2010. Co? Ktoś tu napisał: lubię placki! A ja na to: jasne. Ale jaki to ma związek z Ważniakiem? Ty, no dobre pytanie, to jest Ważniak, antyważniak 8 przecież, nie? Po szkole to strona internetowa, popularna w tym przedziale czasowym, podobna do naszej klasy, tylko dla młodszych ludzi. Problem z tym zagadnieniem jest taki, że prawie każdy snapshot tej stronki na Web Archive jest popsuty. Oczywiście są inne sposoby na research w tym zakresie, wiadomo. Ale ja już chcę skończyć ten film powoli.
więc nie będę się nadwyrężał, nie? Były tam profile podobne do kanałów Alfa na YouTube, z tym, że można było dodawać efekt, jak padanie śniegu. Fan kluby tam zakładali. No, ja tam głównie grałem w gierki flashowe, bo były. Ej, nie, film? Nie, nie, ej, koniec nie już. Może być prawda. Ranking najdziewczyn i najchłopaków. Marcinek, okej, okay, cofnięty w czasie, okej, okay, niegrzeczny, okej. Okay. Sexy lady. Ej, to jest to. Kapsuła czasu. Pamiętajcie, że zawsze możemy wrócić do tego tematu. Do końca tego, to koniec już. O, pierwszy telefon. Ostatni temat filmu. Jak zmieniała się meta z telefonów jak Soniaki czy Nokie, co rozmawialiśmy na początku filmu, to wchodziły pierwsze telefony dotykowe. I to zaczęło się od tego, że jedna osoba na całą klasę miała takiego dotykowego tela. No, nie byłem to ja. Ja dotykowy telefon miałem dopiero w gimnazjum chyba. Najpóźniej ze wszystkich. No nie, no. 2010 to jeszcze czas, gdzie to była na tyle nowość, że myślałem, że używanie palców jest niepoprawne i szkodliwe dla takiego telefonu. Że powinno używać się tego specjalnego patyczka. A no tak, te patyczki kiedyś też o, były wszędzie. Przejrzyjmy gry. Fruit Ninja. No też te gry nadal istnieją. Statki, Jetpack Joyride, Temple Run, Poe, albo aplikacja z odgłosem maszynki, gdzie mogłeś udawać, że golisz komuś głowę, albo że pijesz piwo. Z tą maszynką! To... Były jeszcze fejkowe filmiki, że mogłeś na takim telefonie zrobić popcorn. Albo te z prześwietleniem nogi, pamiętasz to? Że niby celujesz na nogę albo dłoń i ci kości widać. Ja pierdziele, i się tak bejtowało ludzi. Na przykład. Było coś takiego. Dobra, już nie będę nudził jak stary pierdziel. Uznałem, że to będzie najlepsze zagadnienie na koniec tego filmiku. Po prostu. No. Fajny film bardzo. Tyle, no, no co tu więcej dodać. Jeżeli ci się podobałoby, to udostępnij ten film, pokaż komuś ten film, tudzież napisz koma, odnoszę... Pokazałem wam, widzowie, dobrze zrobiłem? ...się do tematu, który najbardziej cię zaciekawił w tym filmie. Nie, aha. Słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...